Mocne słowa Szelongowskiej o internauci wściekli, rzucają wyzwiskami. Dorota Szelongowska to jedna z gwiazd TVN, która zyskała sympatię telewidzów jako prowadząca programów wnętrzarskich. Format Totalny Remonty Szelongowskiej okazał się strzałem w dziesiątkę i sprawił, że dała się poznać Polakom. Obecnie chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem Instagrama, gdzie obserwuje ją blisko 900 tysięcy odbiorców. Szelongowska nie stroni od prywatnych wyznań. Na koniec 2022 roku jej mama, Katarzyna Gruchola, wylądowała w szpitalu. Córka pisarki napisała o tym w felietonie W Wysokich Obcasach. Na początku stycznia Dorota Szelongowska poinformowała na Instagramie, że miała ona nowotwór, przez co musiała spędzić poprzednią Wielkanoc w szpitalu. Niedawno wyznała również, że zmagała się z nerwicą lękową. Dorota Szelongowska chętnie rozmawia z fanami w ramach serii pytań i odpowiedzi. Tak zwane QA. Tym razem znana ze szczerych wypowiedzi projektantka została zapytana in o to, jaki jest jej stosunek do wiary. Odpowiedziała w następujący sposób. Wiara, nadzieja i miłość. Ale zdecydowanie nie jest to wiara katolicka. Nie z powodu afer w kościele, pedofilii, poszczególnych księży, czy powiązania kościoła z państwem. Po prostu nie zgadzam się z wieloma założeniami katolicyzmu, to nie są rzeczy, z którymi można dyskutować. Kościół katolicki, jak każdy inny, to przede wszystkim zbiór zasad, które obowiązują wyznawców. Tu mamy m.in. zakaz antykoncepcji, in vitro, medycyny chińskiej, akupunktury, jogi, związków jednopłciowych oraz wyrażony kilkukrotnie przez głowę kościoła stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mówienie ja jestem katolikiem, ale nie chodzę do kościoła, jestem za in vitro i popieram społeczność LGBT jest czystą hipokryzją. Szanuję osoby będące członkami różnych kościołów, ich wiarę i przekonania. Wierzę w Boga jako siłę wyższą, w miłość i w dobro. Mocna wypowiedź Doroty Szelongowskiej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy internauci wyrazili swoje opinie w wiadomościach prywatnych do projektantki. Inni, w komentarzach w sieci. Część komentujących obrzuciła ją wyzwiskami. Szelongowska pokazała na Instagramie, co pisali internauci. Dodała również kolejne wyjaśnienia. Napisałam, że nie jestem katoliczką, gdyż nie zgadzam się z oficjalnym stanowiskiem KK w istotnych dla mnie sprawach. Napisałam jakich. Nie skrytykowałam. Nie dyskutowałam, zauważyła. Zobaczcie poniżej, co internauci pisali Szelongowskiej. Przesada.